Zaczynamy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata. Ernest Zorzuń, witam i już mówię, co ja dziś mam dla Państwa. W Berlinie konferencja o odbudowie Ukrainy, a w Ukrainie kolejne rosyjskie ataki. Sądowa historia także w kampanii u Bidena. Jego syn Hunter winny. Holandia gotowa na sukcesy reprezentacji w Euro 2024. Czy będą? Pomoc wojskowa obiecana i inwestycje w odbudowę obiecane. To efekty dwudniowej konferencji w Berlinie. Ursula von der Leyen mówi, że o odbudowie Ukrainy należy myśleć jak o odbudowie kraju unijnego, bo do bilansu należy dodać rozpoczęcie rozmów o przyjęciu kraju do Unii Europejskiej. O czym jeszcze było mówione w Berlinie? Opowie Kinga Bednarek. Droga do pokoju w Ukrainie to jedno z głównych wyzwań, z jakimi zmierzyli się przywódcy na corocznej konferencji o odbudowie Ukrainy. Dopóki Rosja nie zostanie pozbawiona możliwości terroryzowania Ukrainy, Putin nie będzie zainteresowany próbą znalezienia sprawiedliwego pokoju, a jego iluzja, że Ukrainę można wymazać, będzie się utrzymywać. Przesłanie: tylko wspólnie Europa może przyczynić się do zatrzymania rosyjskiej inwazji. Dopóki Putin nieugięcie trzyma się swoich celów wojennych, nie przestaniemy wspierać Ukrainy. Kluczowa jest obrona przeciwlotnicza. Taką pomoc zapowiedziały między innymi Niemcy. Chcą przekazać do Kijowa kolejny pakiet Patriotów, zestawy Iris-T i Gepard wraz z amunicją. Decyzje zapadły też w sprawie wykorzystania do wsparcia Ukrainy zamrożonych rosyjskich aktywów. Około 1,5 miliarda euro z nadzwyczajnych zysków będzie dostępnych w lipcu. 90% tych środków zostanie przeznaczone na obronę, 10% na odbudowę. A dziś mogę również ogłosić, że do końca tego miesiąca dostarczymy Ukrainie dodatkowe 1,9 mld euro. Kolejne patrioty na Ukrainę chcą skierować Stany Zjednoczone. Według New York Times Kijów ma je otrzymać z Polski. Do tego latem otrzyma ponad 60 myśliwców F-16 z Danii, Norwegii, Holandii i Belgii. Włochy zaoferowały przekazanie 140 milionów euro na pomoc w odbudowie zniszczonej wojną infrastruktury. Chciałbym wezwać firmy, aby nie czekały do zakończenia wojny z inwestycjami w Ukrainie. Zacznijcie działać już teraz. Porozumieniem zakończyło się też spotkanie sekretarza generalnego Sojuszu z premierem Węgier w Budapeszcie. Cieszę się, że znaleźliśmy sposób, aby sojusznicy NATO zaakceptowali wsparcie dla Ukrainy i jednocześnie uznaliśmy stanowisko, że Węgry nie będą w tym uczestniczyć. Już za kilka dni kolejne rozmowy o pokoju w Ukrainie. Szczyt w Szwajcarii może mieć jednak głównie wymiar symboliczny. Na spotkaniu nie będzie Rosji. Putin zajęty jest aktualnie ćwiczeniami nuklearnymi z Białorusią i grożeniem Zachodowi. Sytuacja na kontynencie europejskim jest dość napięta. Została wywołana nowymi wrogimi decyzjami i działaniami stolic europejskich, ale przede wszystkim Waszyngtonu wobec Rosji. Te prowokacje mają miejsce na co dzień, dlatego ćwiczenia i utrzymanie gotowości bojowej jest dla nas bardzo ważne. Kreml straszy Zachód, a Zachód realizuje przygotowania w razie wojny. Minister obrony Niemiec zapowiada nową ochotniczą służbę wojskową. Tak chce wzmocnić uszczuplone siły zbrojne w kraju w obliczu napięć z Rosją. Jeśli ukierunkujemy struktury z powrotem na obronę kraju i sojuszu i jeśli wydamy dużo pieniędzy na nowy sprzęt, to zasada odstraszania będzie nadal działać. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio dla Zagranicy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeszcze wojna nie wygrana, a tu już mówimy o tym, co po wojnie. To dobra kolejność? To znaczy, to nie jest tak, że my mówimy o tym, co po wojnie, dlatego że generalnie w czasie tej konferencji mowa jest, tak była w Berlinie, mowa o tym, jak Ukrainie pomóc już teraz, ponieważ zniszczenia są już teraz i pewna część zniszczeń wymaga oczywiście odbudowy w tym momencie. Nie można czekać. Jeżeli prezydent Wołodymyr Zełenski tam mówił o tym, że mniej więcej połowa generacji ukraińskich elektrowni węglowych, elektrociepłowni została zniszczona, to trzeba to już naprawić w tym momencie.
Czyli pieniądze są potrzebne teraz. Potrzebna jest też oczywiście pomoc w zamawianiu odpowiedniego sprzętu, bo nie chodzi tutaj o takie generatory, jak my używamy gdzieś na działce, a Ukraińcy teraz na co dzień, nie wiem, żeby w sklepie było światło czy w kawiarni, a chodzi o poważny sprzęt, który musi zostać zamówiony. Więc naturalnym jest, że trzeba działać w tym momencie, trzeba to omawiać, trzeba ustalać. No i właśnie o tym była mowa w Berlinie. Pan wrócił dopiero co z tego Berlina. Myśmy... Dosłownie teraz. Tak, dosłownie teraz z tej konferencji. Zastanawiam się nad rzeczą taką, czy rozmawiano o tym, czy Ukraina jest gotowa, by przyjmować zachodnią pomoc, bo z tym związana jest transparentność i sprawozdawanie z tego, jak wydaje się te pieniądze. Tak, myślę, że to był temat tych rozmów, ale nie był to temat publiczny, to znaczy nie było takiego bezpośredniego zarzutu postawionego w stosunku do Wołodymyra Zełenskiego. Wspominał o tym, co prawda, polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. On mówił, że trzeba robić teraz reformy, ponieważ teraz jest najlepszy moment na te reformy. I rzeczywiście to jest prawda, dlatego że Ukraina jest zjednoczona przeciwko Rosji, jest zjednoczona w swojej chęci, żeby wstąpić do Unii Europejskiej. Czyli jeżeli po wojnie, ta wojna polityczna się zapewne znowu rozpocznie, więc rzeczywiście trzeba działać teraz. No to jest tak samo jak z tą odbudową. No dobrze, ale czy światło kieruje się w dobrym kierunku? Bo przed samą wojną ten urząd walczący z korupcją w Ukrainie był tak przycinany. W trakcie wojny też mieliśmy parę afer korupcyjnych. No i co? Uda się to zwalczyć? Ja bym nie powiedział, żeby on był przycinany. Może był on przyciskany, może tak lepiej powiedzieć. To znaczy, rzeczywiście starał się działać, tych urzędów jest tak naprawdę parę, tak? Tak. Starał się działać, ale spotykał się z naciskami politycznymi. I to jest rzeczywiście kwestia niebezpieczna, ale musimy powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli my słyszymy o aferach korupcyjnych, to znaczy, że one są zwalczane. To, że myśmy przez lata słyszeli, powiedzmy, o nich trochę mniej, to też świadczy o tym, że po prostu państwo je ignorowało, ponieważ ta korupcja była częścią całego systemu, tak, działającego na Ukrainie, pracującego. Teraz są pewne elementy państwa, które walczą z tą korupcją. I rzeczywiście myślę, że tutaj cały czas mamy to samo, takie pewne tradycyjne podejście na Ukrainie, że ważne są naciski Zachodu i społeczeństwa obywatelskiego. I tego na pewno teraz nie zabraknie, jeżeli chodzi o walkę z korupcją. I też przypuszczam, że kiedy ludzie wrócą z frontu, no nie będą pozwalać na to, żeby gdzieś tam u nich na wsi czy w mieście kradli, ponieważ oni za dużo poświęcili krwi. Mówimy o tym, co w Berlinie, ale Ukraina odbierała kolejne rosyjskie ciosy. Drony i rakiety spadały na miasta. Minionej nocy pierwszy raz od wielu tygodni eksplozje słychać było także w Kijowie. Do 9 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataku rakietowego na Krzywy Róg. Kilkadziesiąt osób zostało rannych, w tym dzieci. Krzywy Róg, przypomnę, to rodzinne miasto prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. O szczegółach w relacji Mateusza Lachowskiego. To był kolejny atak na osiedla mieszkaniowe, tym razem w Krzywym Rogu. Kolejny raz, kiedy Rosjanie terrorystycznie zaatakowali miejsca, gdzie po prostu żyją cywile, nie cele militarne. Tu w obwodzie charkowskim również często się to zdarza. Charków był w ciągu ostatnich miesięcy stale w taki sposób ostrzeliwany. Na szczęście w ostatnim czasie ta intensywność ostrzałów spadła, dlatego że Ukraińcy zniszczyli kilka wyrzutni systemów rakietowych rosyjskich na terenie obwodu białgorodzkiego, kiedy tylko Stany Zjednoczone i sojusznicy, partnerzy Ukrainy z NATO zezwolili na to, aby Ukraińcy mogli ostrzeliwać cele militarne na terenie Federacji Rosyjskiej. Oni zniszczyli kilka wyrzutni rakietowych i dzięki temu mieszkańcy Charkowa żyją trochę spokojniej. Natomiast dalej, proszę Państwa, ryzyko jest wielkie. Tak naprawdę rakiety mogą spaść w każdym miejscu na wschodzie Ukrainy, tak jak niestety spadły dziś w Krzywym Rogu, doprowadzając do tragedii jego mieszkańców. Tu, jak Państwo widzą, jest pełne wyciemnienie. Zarówno w Charkowie, jak i pod Charkowem mieszkańcy dbają o to, żeby nie pomagać rosyjskim dronom, bo one gdzieś tutaj nad nami cały czas jednak latają. Ta sytuacja na froncie jest w tej chwili stabilna. Rosjanie nie atakują już Bołczańsku w obwodzie charkowskim, tutaj właśnie kilkadziesiąt kilometrów stąd. Widać ewidentnie, że to ich natarcie na Charków po prostu spaliło na panewce. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że choć Ukraińcy teraz skutecznie bronią się na froncie, no to przyszłość maluje się w czarnych barwach, bo Rosjanie o wiele szybciej
Rosji mobilizują się od ukraińskiej strony. Ta mobilizacja i wsparcie ze strony partnerów z Zachodu jest kluczowe, jeśli Ukraina chce dalej skutecznie bronić się przed Rosją. Z Charkowa Mateusz Lachowski, TVP Info. Bardzo dziękuję. Jest cały czas ze mną Piotr Pogorzelski. Czy możemy oszacować, jak duże są już w tej chwili straty w infrastrukturze w Ukrainie? No to są na pewno straty, które są liczone w miliardach, miliardach dolarów. Możemy oszacować na podstawie tego, co mówiłem wcześniej, czyli co mówił prezydent Wołodymyr Zełenski, na przykład dotyczące tej generacji prądu. Z tym jest rzeczywiście problem, ponieważ teraz blackouty, czyli wyłączenia prądu, trwają około 8 godzin, to w Kijowie, w stolicy. Więc kwoty są ogromne, no i teraz oczywiście wszyscy pracują, między innymi w Berlinie o tym rozmawiano, jak te pieniądze Ukrainie przekazać, skąd je wziąć. Ale jeszcze była jedna ważna deklaracja do kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który właściwie stwierdził, że im bardziej, im mniej będzie zniszczeń, tym mniej będzie trzeba odbudowywać. A więc to oznacza, broń jest potrzebna. Oczywiście, a to oznacza właśnie przekazywanie broni Ukrainie i takie deklaracje padły. Niemcy mają przekazać kolejne baterie Patriotów, kolejną baterię Patriotów, to będzie już trzecia. Mają być systemy IRIS-T, więc ta broń na Ukrainę chyba zaczyna docierać. Pamiętajmy, że mają trafić także myśliwce amerykańskie. No już w lipcu. W lipcu, miało być w czerwcu, miało być w ogóle na wiosnę, miało być wcześniej. Więc tutaj widać, że jakiś ruch w odpowiednią stronę trwa, idzie. No i miejmy nadzieję, że tutaj nie będzie on przerwany. No widzimy pewne efekty, tak? To, co słyszeliśmy w relacji, to, że Rosjanie już nie idą na Charków, świadczy o tym, że zapewne są odstraszeni właśnie tą bronią, która teraz przychodzi. I jeszcze kolejny czynnik to jest mobilizacja na Ukrainie, z którą są kłopoty, ale ona jednak trwa i jakoś te siły zbrojne będą uzupełniane. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio dla Zagranicy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Rosyjskie okręty wojenne zacumowały w porcie w stolicy Kuby. Władze Stanów Zjednoczonych nie uznają ich obecności za zagrożenie, ale uważnie obserwują ruchy tych jednostek. Do portu w Hawanie przypłynęły okręt zaopatrzeniowy Holownik Admirał Gorszkow i atomowy okręt podwodny Kazań. Kubańskie władze oświadczyły, że takie wizyty są standardową praktyką jednostek marynarki wojennej z krajów zaprzyjaźnionych z Hawaną. Okręty nie posiadają broni jądrowej i nie stanowią zagrożenia dla regionu, ale Hawana znajduje się zaledwie 160 km od Key West na Florydzie, gdzie mieści się baza lotnicza amerykańskiej marynarki wojennej. W mediach pojawiły się spekulacje, że prócz Kuby rosyjskie okręty mogą odwiedzić również porty w Wenezueli, która również jest sojusznikiem Moskwy. Teraz kierujemy nasze oko na Amerykę Północną. To pierwsze takie zdarzenie w historii Stanów Zjednoczonych. Syn urzędującego prezydenta został skazany w sprawie karnej. Hunter Biden może spędzić za kratami nawet 25 lat. O tym, jak wpłynie to na kampanię wyborczą, Monika Owczarek. Tym wydarzeniem żyją Stany Zjednoczone. Każdy musi odpowiadać za swoje czyny, nawet ten oskarżony. Hunter Biden został osądzony jak każdy inny obywatel za swoje zachowanie. Syn prezydenta został uznany za winnego postawionych mu trzech zarzutów. Chodzi o nielegalny zakup i posiadanie broni w czasie, gdy regularnie zażywał narkotyki. Jak powiedziałem, w zeszłym tygodniu jestem prezydentem, ale jestem też tatą. Jill i ja kochamy naszego syna i jesteśmy dumni z tego, jakim jest dziś człowiekiem. Tak wiele rodzin, których bliscy walczyli z uzależnieniem, rozumie poczucie dumy, widząc, jak ktoś, kogo kochasz, wychodzi z nałogu. Prezydent zasygnalizował, że nie ułaskawi swojego syna. Jego rodzina dużo przeszła, lecz wszyscy wiedzą i rozumieją, że instytucje prawa muszą być silne i niezależne. Amerykańskie media podkreślają, że wyrok może pokrzyżować szyki Joe Bidenowi, który prowadzi kampanię wyborczą. W elekcji zmierzy się z kandydatem republikanów Donaldem Trumpem. Myślę, że Trump może próbować trochę odwrócić uwagę od własnych oszustw, starając się przypisać wszystko, co może, synowi Bidena. Nie wyznaczono jeszcze daty ogłoszenia wyroku. Opinia publiczna pozna go prawdopodobnie w październiku. W listopadzie odbędą się wybory prezydenckie. Dzisiejszy dzień jest pierwszym krokiem do pociągnięcia do odpowiedzialności przestępczej rodziny Bidenów. Jako Republikanie Izby Reprezentantów musimy i będziemy kontynuować
kontynuować dochodzenie w sprawie Bidenów. Nie ma uczciwości ani przyzwoitości w tym, co robią Republikanie. Kłamali w kółko na temat każdego aspektu mojego życia osobistego i zawodowego, tak bardzo, że ich kłamstwa stały się fałszywymi faktami, w które wierzy zbyt wiele osób. Hunterowi Bidenowi grozi 25 lat więzienia. Kara może jednak być łagodniejsza ze względu na wcześniejszą czystą kartotekę skazanego. We wrześniu w Kalifornii rozpocząć ma się drugi proces Huntera Bidena dotyczący przestępstw podatkowych. No to Hanower, gdzie przebywa piłkarska reprezentacja Polski. Trwa bowiem wielkie odliczanie do piątkowego meczu otwarcia Mistrzostw Europy, w którym Niemcy zmierzą się ze Szkocją. A także oczywiście trwa wielkie odliczanie do pierwszego meczu Polaków. On w niedzielę, a nasi zagrają z Holandią. Sytuację w naszej kadrze uważnie obserwuje Rafał Mirzejewski. Witaj. Powiedz, co na dziś wiemy o składzie, w jakim zagramy z reprezentacją pomarańczowych. To bo przecież kontuzje wymuszają zmiany w składzie, prawda? Tak jest, dobry wieczór. No na pewno największa zagwozdka, z którą mierzy się teraz Michał Probierz i jego sztab trenerski, brzmi następująco. Jak zastąpić kapitana naszej reprezentacji, Roberta Lewandowskiego? Chociaż wczoraj, kiedy pojawiła się oficjalnie ta informacja, że napastnik Barcelony jest kontuzjowany, no to niektórzy kibice, niektórzy eksperci spekulowali, że być może to element jakiegoś misternego planu, jakiejś gry Michała Probierza, jakiejś zasłony dymnej, no ale dzisiejsza konferencja, dzisiejszy trening tutaj pierwszy w Hanowerze naszej reprezentacji rozwiał wszelkie wątpliwości i wyjaśnił kwestię obecności Roberta Lewandowskiego. Nasz kapitan pojawił się na treningu, potruchtał nieco, ale nie trenował z piłką i razem z pozostałymi kontuzjowanymi piłkarzami Pawłem Dawidowiczem i Karolem Świderskim w takiej trzyosobowej grupie trenowali z boku na siłowni, więc jak mówił dzisiaj Michał Probierz, Robert Lewandowski na pewno nie wystąpi w meczu z Holandią. Natomiast jeśli chodzi o tę pozostałą dwójkę, Dawidowicz i Świderski, no to jak mówi Michał Probierz, ich kontuzje nie są poważne i najprawdopodobniej będzie mógł skorzystać już z ich usług na boisku w niedzielę przeciwko meczu z Holandią. No jeszcze mamy 3 dni spokojnie, 4 dni do meczu i z zawodnikom spokojnie to przedstawimy i też nie mam zamiaru opowiadać o zespołu Holandii. Na pewno mamy szacunek do zespołu holenderskiego, ale też się ich nie obawiamy. Jeszcze dokładnej analizy nie mieliśmy reprezentacji Holandii. Można powiedzieć jakieś pojedyncze takie zdania na temat Holandii, że jak też potrafią wbiegać w te strefy i jakich też mają dobrych zawodników. Ale myślę, że taka dogłębna analiza to jeszcze przed nami, bo 4 dni do tego spotkania. No bez wątpienia trochę problemów kadrowo-zdrowotnych jest w naszej reprezentacji, ale problemów żadnych nie ma ze wsparciem naszych kibiców. Dzisiaj reprezentacja na własnej skórze odczuła to podczas tego pierwszego otwartego dla kibiców treningu na obiektach drużyn młodzieżowych Hanoweru 96. Pojawiło się ponad 3000 polskich kibiców. Były śpiewy, były okrzyki, była wręcz atmosfera meczowa, a to jak duży jest głód kontaktu kibiców z piłkarzami, o tym niech świadczą te sceny tutaj sprzed hotelu. Jest godzina 22, tutaj cały czas gromadzą się kibice i co jakiś czas wychodzą tutaj także do nich piłkarze, więc to wsparcie naszych kibiców jest 100% i bezwarunkowe. Rafał Mirzejewski, bardzo dziękuję. A ze mną pan Mariusz Moński, ekspert do spraw piłki nożnej w krajach Beneluxu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nasza kadra ma swoje kontuzje, ale holenderska kadra też ma swoje kontuzje i to też nie wygląda najlepiej. No nie wygląda najlepiej. Trener Koeman ma taki sam ból głowy jak trener Probierz. Wypadli mu kluczowi pomocnicy jak Frenkie de Jong i ten Koopmeiners. Dzisiaj też na drobnego urazu się nabawił na treningu Brian Broby i stąd trener Koeman dowołał też kolejnego zawodnika, którego wcześniej w kadrze nie było. Joshua Zirkzee ma
dojechać na zgrupowanie reprezentacji Holandii. No, mają Holendrzy problemy, podobnie jak my. Holendrzy liczą na to, że jednak ich drużyna mistrzostwo zdobędzie. Przygotowują ulice swoich miast, zdobią na pomarańczowo. Pan obstawia, że Holendrzy mają poważne szanse, czy jednak nie do końca? Chyba oni bardziej wierzą w tą swoją drużynę niż ja, bądź cała Europa. No, jest holenderska reprezentacja silna, ale nie aż tak silna moim zdaniem, by mogła powalczyć o mistrzostwo Europy. Tak, półfinał to jest takie chyba moim zdaniem maksymalny wynik, jaki oni mogliby osiągnąć. Ale przecież mieli sukcesy w ostatnim okresie. Mówiło się, że mocno grają, dobrą piłkę grają. Ale są jednak lepsze jeszcze drużyny w Europie niż Holandia. Jest Francja, jest Portugalia, są Anglicy. Myślę, że to są główni faworyci w tych mistrzostwach. Holendrzy to jest ta druga półka drużyn, które mogą powalczyć, ale no, nie są tymi głównymi faworytami moim zdaniem. Dużo jest gwiazd w reprezentacji Holandii w tej chwili? No jest sporo. Jest kapitan Liverpoolu, Virgil van Dijk, jest Memphis Depay. No, wypadł im Frenkie de Jong z Barcelony, to na pewno bardzo ważny zawodnik. Jest Hakpo, który również gra w Liverpoolu, więc no, tych zawodników grających w topowych klubach europejskich mają sporo. Ale to chyba nie są aż takie gwiazdy, jakie były kiedyś w reprezentacji Holandii, więc no myślę, że powalczyć można. Posłuchajmy, co mówi holenderski trener przed pierwszym meczem reprezentacji, no i w ogóle przed całymi mistrzostwami. Nee, daar ben ik niet mee bezig. Wiele od siebie wymagamy. Oczywiście mieliśmy dwa dobre wyniki w czasie naszych meczów towarzyskich. To dało nam wiele dobrych chwil, ale także wiele spostrzeżeń, także z okresu przygotowawczego. Udało nam się więc wiele zrobić. Bywa też, że jesteś świetnie przygotowany, ale w pierwszym meczu tego nie pokazujesz. Próbujemy temu zapobiec. Czy możemy mówić o tym, że Holendrzy jako drużyna mają jakąś specjalną strategię na granie swoich meczów? Znaczy, Holendrzy będą bardzo pewnie elastycznie podchodzić do gry w zależności od tego, jaka siła będzie ich rywali. Jeżeli to będą bardzo silne reprezentacje, będą grali z pewnością trójką środkowych obrońców z tymi słabszymi, a do tych zaliczają Polaków mimo wszystko, prawdopodobnie zagrają z dwójką środkowych obrońców. Więc to będzie wyglądało różnie w zależności od tego, z kim będą grali. A ogólnie no, styl gry mają podobny. No, to jest bardzo techniczny futbol, który się charakteryzuje dużą wymiennością pozycji, dużą ilością podań i bardzo dynamiczną grą. Więc no, tutaj nic nowego nie odkryjemy. Aha. Zastanawiam się tylko, czy będą nas traktowali w miarę łagodnie, czy jednak myśli pan, że w pierwszym meczu będą chcieli pokazać, kto tutaj trzyma palmę pierwszeństwa? Będą chcieli pokazać, aczkolwiek myślę, że kontuzja Lewandowskiego może nam pomóc, bo może spowodować to, że pojawi się takie lekkie lekceważenie naszej reprezentacji, co możemy wykorzystać, bo Holendrzy to jednak potrafią nie do końca być skoncentrowani na mecze z rywalami, których no, nie uważają za równych sobie, a na chwilę obecną tak traktują Polaków. Większość kibiców uważa, że oni spokojnie ten mecz wygrają, więc możemy liczyć na to, że troszeczkę nas lekceważą. Holendrzy poważnie podchodzą do swojej reprezentacji, czy traktują ją tak? No poważnie podchodzą. To jest jednak dla nich bardzo, bardzo ważny turniej i nastawiają się na sukcesy, zwłaszcza, że no, mają wielu znakomitych piłkarzy i chcieliby taki sukces osiągnąć, bo dawno takiego nie mieli. Więc myślę, że no, podchodzą do tego turnieju bardzo poważnie, zwłaszcza też, że ten turniej jest tuż obok nich, więc kibiców będą mieli sporo. A piłka nożna w Holandii cieszy się popularnością? To jest dobra piłka? Liga holenderska się ogląda? Liga holenderska się ogląda. To w tej chwili jest chyba szósta liga w rankingu europejskim. Szósta, siódma mniej więcej, tak to można oceniać. No i to jest dosyć silna liga, nie należąca do tych najsilniejszych, ale jak na tak mały kraj, to są to bardzo silne rozgrywki. I myślę, że no, sport najpopularniejszy w kraju, obok kolarstwa i łyżwiarstwa szybkiego, to jest jednak ich najważniejszy sport. Mariusz Moński, ekspert do spraw piłki nożnej w krajach Beneluxu. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i wszystkie wyjaśnienia. Dziękuję bardzo.
Piłkarskie emocje zaczynają się już w piątek. Będziemy się starali między ważnymi meczami jakoś przebijać z zagranicznymi informacjami. Oko na świat jutro o godzinie 22. Dziś wraz z całą redakcją zagraniczną kłaniam się Państwu. Po nas na antenie TVP Info Panorama. Do zobaczenia.